tutaj i stąd, i zowąd między blokami, między domami mamy przy ulicy cmentarz. Stary cmentarz w dawnej wsi Redkinie. Zachował się po dziś dzień. Natury, więc kwitną kasztany. Darku, kochany przyjacielu, tutaj Cię chcę pozdrowić w tym miejscu, z tego miejsca, bo Ty już dzisiaj jesteś w pracy. Właśnie. Może nawet prowadziłeś ten tramwaj tutaj przed chwilą, który było widać. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam.
za chwilę z ulicą Maratońską krzyżuje się zachodnia obwodnica miasta Łodzi, która świeżo ukończona na tym odcinku już funguje. Funguje aż do Niesięcina, funguje. Na północ stąd aż do Niesięcina już funkcjonuje obwodnica. Od Niesięcina do Emilii czy tam Słowika jeszcze jest budowa. Pierątko zaraz będzie. Może popierdolić. Ale głupi ja jestem. Kurwa, ale głupi jestem. Ja się to jest. Czas marnuje. Pan sąsiad, pan Karol już mnie dzisiaj wypytywał, przepytywał od rana. Stare i nowe. Ale fajna stodoła. Euro zlewnia. Oj, to prawda, że euro zlewnia. To jest racja. Euro zlewnia.
taki jeleń nie wyskoczył. Chromy wyskoczy jak jeleń, a język niemych wesoło krzyknie. Sosnowy, ale ładny był sosnowy. Kurzył? Może nie.
mam ją nie do, do usunięcia. Też ładnie, ale mnie tu z nawigacji wynika, że trzeba się wrócić w tą stronę i potem w prawo za zakrętem. Nawet może to jest nawet tu. Tak, tutaj jest. Też może być. Czarna szlaka. Nie lubię takiej. Trudno. Ale poza tym jest całkiem ładnie.
Kiczort. Mały klocuszek. Czarne tryby, czarna kaseta, tej szlaki. To jest to, co ten kotleś mówił. Ze sklepu Konektor. I te base 502, 7 km. No dobra, zobaczmy, co to jest. 7 km w prawo. Trasa S8. Thank you.
to było tamto. Zobaczymy, czy na mapie coś jest zaznaczone. Pierdolę waszą trasę jest. Dupy na pewno nie urywa tutaj. W tych piachach zwłaszcza. Pluralis majestatis, nie, nie. To liczba mnoga, dlatego że pojedziemy ja i mój rower. Mój rower i ja. Thank you.
Wojto Wojtalka. Borach nadleśnictwa Kolumna. Piachy, 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 piachy. Jak to w borach nadleśnictwa Kolumna. Pojazd na wjeżdża straszny. O matko, różowa landrynka, przeleciała, nakurzyła.
Skitu, że to jakaś miejscowość będzie, co? No bez skitu. Chechło. Chechło drugie. Będziemy chechłać tutaj przez chechło. O matko. Gdzie ja się tu dochechłałem? To gdzie ten staw jezior duży? Gdzie ja się tu dochechłałem? O, to do... Przecież się nie będę chechłać przez chechło, co? No właśnie. Chechłać się przez chechło. Wychechłam się jakoś. Chechłać, taki czasownik chechłać, czynność, to w gwarze łódzkiej, proszę Państwa, oznacza użynać, ucinać coś tępym ostrzem. Tępym ostrzem, więc bardzo mozolnie, długo, upierdliwie, nieskutecznie chechłać coś, chechłać, 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 cały dzień chechłać. Jedno jakieś głupie drzewo na przykład chechłać. Tempą piło. Tymczasem jest szlak czerwony. Skojarzenie z piłą i drzewkiem nie od czapy, no bo jesteśmy przecież w lesie. Gęsto oznaczony, żeby się nie zgubić. Właśnie chechłali, chechłali, kiedyś chechłali, nachechłali, posadzili już. Całą połać, posadzili młodniczek. Sądząc po tym, jak się dukt wije, to już ten jezior będzie za chwilę, tam jakaś maszyna pracuje, nie wiedziałem cóż to takiego w pierwszej chwili, a to po prostu przemieszcza się maszyna leśna. Mam nadzieję, że tu nie będzie jakiegoś zakazu przejazdu. Ale masakra. Trzyma tą łapą, żeby nie spadło. Staw jezior duży. No duży, duży ten jezior, duży rzeczywiście. Co tutaj mamy? Jakąś tabliczkę informacyjną i nawet ławkę. Pomnik przyrody. Bagno, duża woda, odległość. Co, co? Co znaczy to 6,12?
występowanie flory i fauny. Występującą florą i fauną, pomnik przyrody. Tam. No nic, zobaczymy. Żaby rechoczą. Ławeczka, tak jak na to liczyłem.